Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam w środę 28 maja. Rozpoczynamy Teledziennik. W Dniu Matki Bystrzycę Kłodzką odwiedził Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, gościu w powiecie kłodzkim i ząbkowickim na zaproszenie poseł Moniki Wielichowskiej. W marcu 2014 roku ruszyła kampania Rzecznika Praw Dziecka pod hasłem Jestem mamy i taty, która ma zwrócić uwagę na problem uwikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego. W ramach tej kampanii w Dniu Matki Rzecznik Praw Dziecka odwiedził m.in. Bystrzycę Kłodzką. Dwie najważniejsze osoby to jest mama, dzisiaj rozpoczynamy, w czerwcu zakończymy Dniem Ojca. Dwie osoby niezwykle istotne, bez których szczęście trudne jest w doznaniu. Ja rozpoczynam dzisiaj tak drugą odsłonę bardzo ważnej kampanii ogólnopolskiej. Jestem mamy i taty, przypominającej o tym, że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje obojga rodziców. Marek Michalak przyjechał do Bystrzycy Kłodzkiej na zaproszenie poseł Moniki Wielichowskiej. Teraz przebywamy w Bystrzycy, ale czeka go jeszcze spotkanie z noworudzko-radkowską młodzieżą w Miejskim Ośrodku Kultury. Jest po raz pierwszy na kłodzkiej ziemi, jest po raz pierwszy w Bystrzycy. Dzisiaj przedstawiając go dzieciom z okazji Dnia Dziecka, choć mamy dzisiaj Dzień Matki, powiedziałam, że jest takie powiedzenie, dzieci i ryby głosu nie mają, a jest to nieprawda, dlatego że głosem dzieci jest Rzecznik Praw Dziecka. Jeżeli dziecko nie radzi sobie z rodzicami, nauczycielami, bo czasami tak bywa, to jeszcze jest Rzecznik Praw Dziecka. Wystarczy zadzwonić do Warszawy, zapoznać ze swoim kłopotem. Rzecznik na pewno zareaguje. Myślę, że to jest ważne, edukujące spotkanie, że te lekcje, które dzisiaj się odbędą, przyniosą wymierny efekt i dzieci będą czuły się bezpieczniejsze. Dzisiaj też jest wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiaj jest druga odsłona kampanii Rzecznika Praw Dziecka. Jestem mamy i taty, co oznacza, rozwijając temat, że przy sprawach rozwodowych, które dzieci przeżywają w różny sposób, mają mamę i tatę. Nie jest to tylko mama albo tylko tata i o tym trzeba pamiętać. Wizyta w Bystrzycy Kłodzkiej rozpoczęła się od uroczystego rozpoczęcia Dnia Dziecka. Następnie odbyła się debata zaproszonych delegacji samorządów uczniowskich ze wszystkich szkół w gminie Bystrzyca Kłodzka z Rzecznikiem Praw Dziecka. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz dzieci oraz zaproszeni goście. Każde dziecko to człowiek, tu i teraz, dzisiaj. Każde dziecko, zgodnie z, nie tylko z konwencją o prawach dziecka, ale i z polskim prawodawstwem, ma prawo do wyrażania własnego zdania, ma prawo zadawać nam pytania, ma prawo także powiedzieć to, co myśli na dane tematy. My dorośli powinniśmy o tym pamiętać. Jeśli chcemy, żeby dzieci czuły się szczęśliwe, żeby czuły się bezpieczne, musimy z nimi rozmawiać, musimy im poświęcać czas, ale konstruktywnie. Nie ten ty przed swoim telewizorem, a ja przed swoim komputerem, ale trochę razem podyskutować o tych bardziej bądź mniej poważnych sprawach, ale człowiek jest potrzebny drugiemu człowiekowi. W Galerii Centrum w Kamiennej Górze odbyła się debata społeczna pod tytułem Bezpieczeństwo osób starszych. Zebrani wysłuchali referatu przygotowanego m.in. przez funkcjonariuszy policji. Organizatorem debaty była Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze. Na sali oprócz seniorów zasiedli przedstawiciele samorządu terytorialnego, miasta, gmin, powiatu oraz organizacji współpracujących z seniorami MOPS-u, GOPS-u i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze zorganizowała debatę społeczną na temat bezpieczeństwa osób starszych. W obecności instytucji społecznych ma na celu wskazanie i wypracowanie kierunków podejmowanych działań z podmiotami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, a także fizycznymi, które przyczyniają się do zapobiegania przestępstwom na rzecz osób starszych. Przedstawione prelekcje dotyczyły tematów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i czujności przez osoby starsze. Przedstawiona została tak zwana metoda na wnuczka, służąca oszustom do okradania seniorów. Stowarzyszenie Greengate namawiało do reagowania na zagrożenia i dziwne zachowania obcych. Kilkakrotnie przypominało, że informowanie policji czy służb o zagrożeniach czy nieprawidłowościach nie jest donosicielstwem. Celem głównym programu jest przede wszystkim, jak temat naszej debaty, poprawa bezpieczeństwa osób starszych i samotnych, jak i ograniczenie ilości przestępstw, gdzie ofiarami są osoby starsze i samotne. Celami pośrednimi
przedmiotowego programu jest przede wszystkim dostarczenie osobom starszym informacji o osobach, o sposobach działania z oszustów. Edukacja osób starszych i samotnych w kierunku samokontroli i ograniczonego zaufania do osób obcych. Głównie tutaj chodzi o bezpieczeństwo seniorów, osób powyżej 60 roku życia. No praktycznie temat jest obszerny. Chodzi o głównie o bezpieczeństwo w domu, poza domem, na drodze, ale w szczególności chodzi o bezpieczeństwo osób starszych w domu. A tak jak wiadomo, jest bardzo dużo przestępstw popełnianych metodą na tak zwanego wnuczka i będziemy również tą tematykę w dzisiejszym dniu omawiać. Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze odnotowuje takie zdarzenia, gdzie dokonywane są przestępstwa na osoby starsze, na tak zwanego wnuczka. No, przestępcy podają się za różne osoby, za pracowników MOPS-u, za pracowników gazowni, elektrowni, różnych instytucji, za pielęgniarki, za wnuczków, za członków rodziny, gdzie po prostu wyłudzają duże sumy pieniędzy. Osobnym tematem zajęli się przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Zebrane osoby poznały oferty tych grup skierowanych do seniorów. Do wypadku z udziałem czeskiego kierowcy doszło w Krzeszowie koło Kamiennej Góry 27 maja około godziny 17. Z nieznanych dotąd przyczyn tir zjechał na namoknięte po opadach deszczu pobocze, uderzył w przepust i przewrócił się na bok. Pogotowie udzieliło pomocy Czechowi, który nie odniósł większych obrażeń ciała. Słyszałem huk i mówię do żony: wypadek. Ona akurat oglądała wypadek ten, co w Lublinie jest. Ten dwa busy się zderzyła. No widzę ten, ja mówię, ale tu przed naszym domem jest wypadek. Co ty opowiadasz? No i wyskoczyliśmy. Tu już taki pan powiadomił policję i pytaliśmy się kierowcy. Kierowca nie chciał z nikim rozmawiać, nie chciał wychodzić, ale widzimy, że tam jakieś papiery przekłada, czyli widać, że nic mu takiego nie jest. No i to wszystko czekaliśmy. On chyba złapał pobocze, namokło po deszczu. Tak, widać, bo tutaj zdzierana była nawierzchnia, bo tą drogę teraz remontują. Zdzierana nawierzchnia, przed tym taki dość intensywny deszcz padał. I tak jak tam widać te ślady, złapał to miękkie i już ciągło. No. Mówię, całe szczęście, że nie było pasażera, bo uderzył w tamtą stroną. No, jest jak jest, resztę widać. Ruch na trasie z Kamiennej Góry do Krzeszowa odbywał się jednym pasem. Droga została zamknięta na kilka godzin podczas wyciągania tira przez specjalistyczny dźwig. I ty możesz zostać aniołem hospicjum. Pod takim hasłem odbywał się doroczny bal charytatywny na rzecz Wałbrzyskiego Hospicjum imienia Jana Pawła II. W tegorocznym spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu udział wzięło ponad 90 osób. Ideą dorocznego balu jest przybliżenie działalności oraz wsparcie Wałbrzyskiego Hospicjum. W dniu codziennym na pewno musimy funkcjonalność poprawić hospicjum. Musimy właśnie stworzyć miejsce dla wolontariuszy. Musimy trochę poszerzyć jeszcze salę o dwa łóżka, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie. Wiecie Państwo, że to jest małe hospicjum i ciągle jest kolejka oczekujących do tego hospicjum. Także no, potrzeb jest bardzo, bardzo wiele. Bal rozpoczął polonez w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Wałbrzych. Następnie przed zgromadzonymi gośćmi wystąpili uczniowie jednej z wałbrzyskich szkół tanecznych. Thank you.
Bal był okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale również do niesienia pomocy innym. Konto Wałbrzyskiego Hospicjum zasili część kwoty ze sprzedanych cegiełek oraz licytacji przedmiotów podarowanych przez ludzi dobrej woli, która odbyła się podczas balu. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność statutową hospicjum. My w tym momencie jesteśmy, że tak powiem, w rozbudowie, bo wygraliśmy, prawda, fundusz z gminy na ten cel. Dzisiaj konkretnie nie mogę powiedzieć, na co to będzie, ale na pewno będzie tyle potrzeb, że pieniądze zostaną zagospodarowane natychmiast. No, licytujemy jak zawsze wspaniałe obrazy, anioły często. No i liczymy na to, że jak zawsze, od lat to czynimy, że ta suma, którą uzyskamy, wesprze jak zwykle nasze hospicjum w tym zakresie, które nam jest najbardziej niezbędne. Wśród aniołów hospicjum znaleźli się przedstawiciele świata biznesu, polityki oraz lokalni samorządowcy, a także mieszkańcy Wałbrzycha, od lat wspierający wałbrzyską placówkę. Wydaje mi się, że odkąd pamiętam, działalność charytatywna tego miasta to jest sens pracy wielu ludzi, którzy są osobami prowadzącymi różne instytucje. Ja prowadzę szkołę i dla mnie działalność charytatywna, wspieranie tych, którzy potrzebują, jest sensem naszej pracy. Tam, gdzie można pomóc, gdzie są wspaniali ludzie, którzy pomagają innym ludziom, zawsze jestem. Ponieważ ludzie są mi bardzo bliscy, a szczególnie ludzie potrzebujący, ludzie w ciężkiej sytuacji. Poznałam wspaniałych ludzi, prawdziwe anioły w hospicjum w Wałbrzychu. Poznałam warunki, jakie stwarzają dla ludzi w ostatnich chwilach ich życia. I myślę, że wszyscy powinniśmy tu dzisiaj być, nie tylko ta grupa ludzi, ale wszyscy, którzy chcą pomagać innemu człowiekowi i wspierać tak wspaniałe hospicjum, jakie jest tu w Wałbrzychu. Goście dopisali licznie i bawili się świetnie do białego rana przy muzyce zespołu Footy Art. Bal zakończył się także sukcesem finansowym. W wyniku przeprowadzonej licytacji z podarowanych przedmiotów uzyskano kwotę ponad 20 tysięcy złotych, która zasili konto hospicjum. Starostwo powiatowe w Wałbrzychu, Sołectwo Sokołowska i Towarzystwo Rozwoju Sokołowska zapraszają na czwartą edycję festiwalu Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej, który odbędzie się w najbliższą sobotę 31 maja. Impreza, podobnie jak jej poprzednie edycje, będzie miała charakter rekreacyjny. Udział w niej mogą wziąć całe rodziny, bo każda z tras będzie przystosowana do umiejętności i wieku zawodnika. Po raz czwarty Sokołowsko gości zawodników Nordic Walking z terenu powiatu wałbrzyskiego. Nie tylko powiatu, zachęcamy tutaj wszystkich, którzy chcieliby spędzić rekreacyjnie na terenie naszego powiatu w pięknych terenach Sokołowska. Jest to wspaniała impreza i mam nadzieję, że jak najwięcej zawodników zgłosi się tutaj właśnie do Sokołowska na czwarty marsz Nordic Walking w Sokołowsku. Przygotowaliśmy w tym roku kilka kategorii wiekowych, biorąc pod uwagę również i dzieci. Sprawa dosyć bardzo ważna. Zbliża się Międzynarodowy Dzień Dziecka, w związku z tym tak na dobrą sprawę przewidzieliśmy również takie marsze dla dzieci, począwszy od 2,5 lat do 5, od 6 do 9 lat, od 10 do 17, w związku z tym na pewno dzieci i młodzież będzie mogła z tego skorzystać. Oczywiście mamy również do pokonania te trasy nasze standardowe, które tutaj sobie już wyznaczyliśmy 4 lata temu, więc to jest marsz na 5 km i na 10 km.
3. Proszę bardzo. Również jest marsz na 3 km, także osoby, które nie czują się na siłach, aby przejść 5 km, spokojnie mogą przejść przepiękną trasę 3-kilometrową. W tej chwili warunki, jeżeli chodzi o trasy, są super, są naprawdę wspaniałe, tym bardziej, że mamy non-stop turystów, mamy mieszkańców, którzy praktycznie są takie grupy mieszkańców, które nawet dwa razy dziennie chodzą, są to grupy emerytów. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, naprawdę trasy są do pokonania dla wszystkich, dla takich, którzy trenują, dla takich, którzy po raz pierwszy założą te kijki. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do Sokołowska. Dla osób, które jeszcze nigdy nie chodziły z kijkami, nigdy nie uprawiały Nordic Walking, jest taka możliwość, że na miejscu będzie można te kijki wypożyczyć. Także tych, którzy chcą spróbować, zapraszamy do nas do Sokołowska. Wszystkie trasy przebiegają przez malownicze tereny Sokołowska. Zawsze to są bardzo malownicze trasy i można przy okazji podziwiać piękno naszej przyrody. A może jest to przyczynek do tego, aby wróciły dawne zwyczaje Sokołowsku, gdzie jedną z metod leczenia, nie wiem czy wszyscy wiedzą, że jest to pierwsze w świecie miejsce, gdzie leczono gruźlicę. I właśnie jedną z metod stosowanych był wysiłek, był ruch i lekarze ordynowali pacjentom przemieszczanie się w konkretnych dniach na konkretne wysokości. Tam wentylowanie płuc przez ileś minut, następne przejście, czyli była to metoda leczenia również. No i tak to chyba z Nordic Walking jest już w tej chwili, że nie tylko jest to, a może właściwie nie jest to jakby sportowa dyscyplina, ale bardziej rekreacyjna i wiele osób wykonuje to, ćwiczy po to, żeby się lepiej czuć. I my też staramy się, aby te nasze trasy były takie. Są one malownicze, jak mówiłem, przebiegające głównie drogami leśnymi, również przez miejscowość, także będzie okazja zobaczyć również zabytkowe budynki tutaj. No i myślę, że pogoda jak zwykle dopisze, czyli sama przyjemność. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal, znaczek, puchar oraz weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Jeszcze może tylko wspomnę, że dla najmłodszych przygotowaliśmy również nie lada atrakcję. Tą atrakcją będzie zamek dmuchany, w zasadzie ogromna zjeżdżalnia rekin dmuchana. Również dla najmłodszych wstęp na tą zjeżdżalnię będzie całkowicie za darmo. Organizatorzy festiwalu przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych oraz drobny poczęstunek dla wszystkich uczestników. Ponadto podczas imprezy zagra zespół Janicki z Czarnego Boru oraz orkiestra Dęta Ceramic Band. Początek festiwalu o godzinie 11, zapisy od godziny 9 przy pensjonacie Leśne Źródło, ulica Osiedle 3 w Sokołowsku. Zaproszeniem do Sokołowska kończymy dzisiejsze wydanie Teledziennika. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro.